W ostatnim odcinku oglądaliśmy zapowiedzi wszystkich sezonów, zaczynając od pierwszego sezonu, kończąc na 15 sezonie. I poprosiłem was o to, że jeżeli zostawicie pod ostatnim odcinkiem 10 tysięcy łapek, no to nagram dla was kolejny odcinek, w którym będziemy oglądali zapowiedzi skinów oraz postaci, które na przestrzeni 15 sezonów stopniowo zostały dodawane do gry. Więc jeżeli chcecie, aby pojawił się kolejny odcinek, gdzie oglądamy razem coś wspólnie, no to też pod tym filmem zostawcie tak 10 tysięcy łapek, a ja coś ciekawego wymyślę, no i sobie razem wspólnie obejrzymy. Pamiętajcie, moi drodzy, że waszym zadaniem jest napisanie w komentarzu, który trailer już widzieliście, o którym totalnie zapomnieliście albo w ogóle nie byliście świadomi, że taki trailer kiedykolwiek powstał, i możecie też w komentarzu ocenić w skali od 1 do 10, który trailer według was był najlepszy. Ja zrobię tak samo i wyrażę swoje zdanie. Okej, moi drodzy, zaczynamy. Mamy tutaj, tak jest, dzikie karty. Dajcie znać w komentarzu, którą maskę najczęściej nosiliście. Ja noszę zazwyczaj z serduszkiem, ponieważ ja jestem kochany chłopak. Co my tutaj mamy? Rakietę samonaprowadzającą. Faktycznie totalnie o tym przedmiocie już zapomniałem. I powiem wam szczerze, że brakuje mi czegoś takiego. Uuu, jaka akcja, grappler, airpack, koks totalny, a w środku w sejfie C4. Szczerze? Lubiłem ten tryb i lubię go. Wysokie ryzyko, było spoko. Tylko że bardzo mało osób to grało i zazwyczaj grały w tym trybie boty. A tutaj, moi drodzy, co my mamy? Mamy tutaj... Aha, to jest chyba zapowiedź właśnie halloweenowego Fortnite Mars. Tak jest. I tam, jak widzieliśmy na środku mapy, był jeszcze Kevin. Tutaj ziomek wychodzi z autobusa, który prawdopodobnie został strącony przez piorun wystrzeliwany przez Kevina. A na ziemi są same zombiaki. I jak widzimy, ta postać ma rewolwer, czyli to była zapowiedź pewnie rewolwera, nowego trybu, nowych lotni, nowych skinów oraz kuszy, o ile się nie mylę. Tak jest, chłop ma jeszcze w ręku kuszę. Szczerze? Nie pamiętałem totalnie tego zwiastunu. No szczerze, no taki słabiutki. 4 na 5. Co my tutaj mamy? Idzie dwóch chłopów. A, John Wick prawdziwy oraz John Wick z trzeciego sezonu. Szczerze? Totalnie o tym nie pamiętałem. Nie widziałem tego zwiastunu. Pierwszy raz go widzę. A... tą kolaborację pamiętam, ale intra też nie pamiętam. Były takie deski fajne? Ten tryb grałem na pewno, ale nie wiedziałem, że na plecach można było mieć deskę z paluchem rybnym. Dlaczego ja jej nie mam? Jak ja wielki fan palucha rybnego. I tutaj rozumiem, że jest zwiastun Borderlands, tak? Aha. Szczerze? Nie widziałem tego. Borderlands, Cox gra. I Rift, Junk Rift to się nazywało po angielsku, czyli złomoszczelina, coś takiego na polskie. Cox, Cox, to Borderlands x Fortnite, mega fajny zwiastun i mega fajna współpraca. Nie kumam, aha, Batman dołącza do gry. Skin Batmana oczywiście mam, to jest ten pierwszy Batman. A tam mamy już tego chyba Nocny Rycerz w tej lepszej zbroi. Tutaj oczywiście jeszcze kilka nowych przedmiotów, które zostały dodane do gry. Batman, jedna z moich ulubionych superbohaterów. Jeden, przepraszam. I co my tu mamy? Panią Zombiak? Ja mam ten skin! On sobie tak kozacko gra na żebrach. Ale zapowiedzi, szczerze? Nie widziałem. Tego też nie widziałem. To są mroczne legendy, ale tylko widziałem je, jak były w sklepie. Zwiastuna nie widziałem. Rozpal się. Czy tutaj był jeszcze jakiś dodatkowy item do tego? Broń, przedmiot? Ta rockmanka kozacka jest, mroczna. Tu chyba Star Wars. Powiem wam szczerze, że oglądam i jestem po prostu zdziwiony, że ja nie widziałem tych... Właśnie, paluch rybny jeszcze na czele? W ogóle nie widziałem tych zwiastunów. Szturmowiec imperialny już w grze. Aha, szczerze?
Nie widziałem takiej zapowiedzi. A to... Nie no, tego też nie widziałem. I tylko tyle? Wojownik teriyaki. Tutaj daję... pyk, pyk, pyk z karabinka na oślep. Tamtej zapowiedzi daję dyszkę, nie? Bo to jest najlepsza zapowiedź na chwilę obecną. Bo ja fan palucha. Czekajcie. Czego to jest zapowiedź? Bo nie kumam. To widziałem, tak. Tą zapowiedź widziałem. I tutaj jest oczywiście zapowiedź miecza świetlnego, blasterów, no i skinów z Gwiezdnych Wojen. To akurat widziałem, ale palucha rybnego w życiu. I tamtych pozostałych. Tego też nie widziałem. Aha, to są siorbane... jejku, jak się nazywają? Pakiet siorbowe legendy. Koks. Nie kojarzę? Aha, agent rybczak. Czy jak on tam się nazywał? Pakiet wyzwania rybobójcy. Mam ten skin oczywiście. No ale ładnie kitka porobił, co? A, Deadpool kręci chałkę. O, palec i o ścianę, mordo. Kto jak to, ale ty Deadpool, no nie masz wstydu, nie? Ała, mam nadzieję, że to nie była ta okładka z banankiem. Nie widziałem tego z Deadpoolem też. Tu są DC, rozumiem, wszystkie postacie. Deadpool X-Force. Szczerze? Nie widziałem zapowiedzi tego. To jest zapowiedź Syreny? Było coś takiego? Nie wiem jak ja to robię. Followuję na Instagramie, followuję na Facebooku Fortnite'a, a tych zapowiedzi w ogóle nie widzę. Dajcie znać, czy wy w ogóle... Ile procent tych filmów widzieliście, a ile nie? No okej. To jeszcze jak chyba woda stała na wyspie. Kapitan Ameryka. Runy, to pamiętam, ale... Czy ja widziałem ten zwiastun? Nie kojarzę, kompletnie. Black Manta. Ale szczerze, bardzo słaby ten zwiastun, tylko jakby gameplay, nie było żadnych takich dodatkowych animacji. O, teraz właśnie, teraz taka animacja dodatkowa jakby. Czarna manta, no. Już w sklepie, na szczęście jej nie kupiłem, bo mi się nie podobał ten skin. No tak słabo. Ja uwielbiam takie animowane właśnie, typu jak tutaj jest Logan Wolverine. To akurat widziałem, tylko się będą właśnie pióra sypały. Piesel, co se chorągiewką machał, nie mam pytań. Dobre, dobre. Tutaj ósemeczkę daję za ten zwiastun. To widziałem. I teraz mu wyskoczy... Jejku, przypomnij sobie, jakiś wilkołak? Tak. A nie, bo to Kratos dołączył do gry, właśnie. Ciacho jest zarąbisty. Kratos, dołącz do łowów. Mam ten skin fajny. Taki zbuntowany, nie? I tak głowa jest creepy. Co to może być? Joker! Ale że on miał takie fajne intro, jak ja tego nie widziałem? A to jeszcze jest Midas i... Jejku, jak ona się nazywała? Trująca... Poddaję się, nie pamiętam. daję od razu 11, bo to jest najlepszy zwiastun. Negomina jest po prostu bezbłędna.
Master Chief dołączył do łowów. I taka muzyczka lajtowa teraz. To już te najnowsze zwiastuny, no to te akurat kojarzę wszystkie. Teraz chyba wleci John C. A, wleciał już, dobra. Michonne i Daryl, ja generalnie mega fan The Walking Dead. Dwa razy chyba oglądałem wszystkie sezony. Daryl Dixon i Michonne. Czekajcie, co to może być? Aha, Czarna Pantera. Gdzieś przez chwilę chyba widziałem ten zwiastun. Predator is here. No jest brzydki. No ale jest odzorowany tak. Idealnie. A to chyba jeden z ostatnich takich zwiastunów. Sarah Connor i T-800 dołączyli do łowów. A nie, Street Fightersi jeszcze przecież byli, dokładnie. Zarąbiście jest to zrobione, kurde, Epic Games jest po prostu tak totalnym szefem w tworzeniu współprac, kolaboracji, wszystkiego, intr, że ja dziękuję. Dobra, przepraszam, zapomniałem, że jeszcze obcy był. Podsumowując dzisiejszy odcinek, sam chyba nie widziałem około 70% zwiastunów. Najlepsze zwiastuny są oczywiście z paluchem rybnym, bo ja jestem sam osobiście mega fanem palucha rybnego, a wy możecie oznaczyć w komentarzu, który według was zwiastun był najlepszy. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek, gdzie razem wspólnie coś oglądamy. Zapraszam wszystkich jeszcze na pixieshop.pl po przekozackie koszulki, link do sklepu znajdziecie w opisie, a ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!